przetargi na częstotliwości, to na razie czekamy na informacje z UKE, jak będzie wyglądała ostateczna forma przetargu na częstotliwości 800 i 2600. Póki co tych informacji nie ma, ale wiadomo, że będziemy startowali, bo właśnie te częstotliwości 800, one mają dla nas bardzo duże znaczenie, bo to jest częstotliwość, na której można na przykład budować substytut internetu stacjonarnego w bardzo rozproszonych regionach wiejskich, także na pewno będziemy startowali. Pana wciąż denerwuje to, panie prezesie, że w Europie i w Polsce jest tylu operatorów telekomunikacji. Za dużo ich? Za duża konkurencja? Trudny rynek? To nawet nie chodzi o za dużą konkurencję. Tutaj chodzi po prostu o rachunek ekonomiczny. Nie można uzasadnić na rynku, który ma dzisiaj 500 milionów klientów. Istnieje ponad 100 operatorów, takich realnych operatorów telekomunikacyjnych, kiedy w Stanach Zjednoczonych mamy na 300 milionów mieszkańców operatorów 3, może 4. Tak? Więc tu chodzi o rachunek ekonomiczny, w którym firmy telekomunikacyjne muszą inwestować. Inwestują dużo i będą inwestowały dużo, w związku z czym muszą zarabiać pieniądze. Nie mogą chwalić się tylko i wyłącznie przychodami i marżą EBITDA. Jeszcze na końcu muszą generować gotówkę na dywidendy i na inwestycje. Przy rynku ponad 100 operatorów na pół miliarda mieszkańców Unii Europejskiej taki model dla 100 operatorów nie jest możliwy. I chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby na rynku działali operatorzy, którzy będą inwestowali w przyszłość. A jakby pan to zmienił? Regulacyjnie czy biznesowo? Ja myślę, że przede wszystkim regulacyjnie. Dzisiaj inwestycje są blokowane, czy konsolidacja jest blokowana przez instytucje europejskie, chociażby w grupie Orange. Przyjrzyjmy się mordędze sprzedaży małej operacji w Austrii dla niewielkiego operatora Hutchison, Orange Austria Hutchison, albo próbie połączenia w Szwajcarii Orange'a Szwajcaria z tamtejszym trzecim czy czwartym operatorem. To zostało zablokowane albo znacząco spowolnione przez Brukselę. Ten bożek absolutnej, jak największej ilości operatorów, bo to nawet nie jest konkurencji. Konkurencja na rynku amerykańskim istnieje. Tak? To jest w końcu stolica, to jest miejsce, gdzie urodził się wolny rynek. Tam też rozdrobniono operatorów, przecież w latach 80. rozdrobniono AT&T czy Bella na tak zwane Baby Belle i to wszystko się skonsolidowało. Nie na zasadzie decyzji politycznych, tylko na zasadzie rozsądnego biznesu, który wie, że potrzebne są ogromne pieniądze na inwestycje. I dziś ten skonsolidowany rynek amerykański buduje światłowody bez pomocy publicznej. No a my, żeby budować światłowody w Europie, zastanawiamy się, skąd wziąć miliardy euro pomocy publicznej po to, żeby ten rozdrobniony rynek chciał budować sieci nowej generacji. Chyba wolę podejście amerykańskie. No tak, ale to sam pan powiedział, że to jest amerykańskie, czyli biznesowe, a wcześniej pan powiedział, że u nas zrobiłby pan to regulacyjnie. Poprzez zdjęcie regulacji. Mówiłem o tym, że w Stanach Zjednoczonych zdjęto regulację i ponieważ zdjęto regulację, pozwolono rynkowi działać, to ten rynek się automatycznie skonsolidował. W Europie byłoby pewnie podobnie, no tylko dziś jest to zablokowane właśnie przez decyzję regulacji, ale nie tyle regulacji rozumianej jako UKE, tylko rozumianej jako komisarz do spraw konkurencji gdzieś daleko w Brukseli.